W związku z informacją o pacjencie z koronawirusem w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej łączymy się z rzecznik prasowym szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anną Szafrańską. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście pacjent z COVID-19 przebywał u nas na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. Ten pacjent trafił do nas 18 marca wieczorem, ponieważ wymagał zabiegu operacyjnego. Ten zabieg został przeprowadzony w czwartek. Pacjent, to był zabieg ratujący temu człowiekowi zdrowie, a także życie. Ten pacjent po tym zabiegu, nastąpił taki moment pogorszenia jego stanu zdrowia, więc przeprowadzono różne badania, m.in. rentgen, a także test na obecność koronawirusa. Chciałam podkreślić, że pacjent przy przyjmowaniu do szpitala nie wykazywał żadnych objawów zarażenia koronawirusem, ani takich objawów chorobowych. No i zgodnie z zaleceniami, kiedy 22 otrzymaliśmy wynik pozytywny, że faktycznie pacjent jest chory na COVID-19, ten pacjent został przetransportowany do szpitala zakaźnego. Do którego szpitala zakaźnego trafił pacjent? Do szpitala zakaźnego w Tychach. Natomiast oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej u nas został natychmiast poddany dekontaminacji. Personel, który miał kontakt z tym pacjentem, także od tego personelu zostały pobrane próbki, żeby określić, czy personel nie jest zarażony. Wszyscy pacjenci, którzy są na tym oddziale przez najbliższe 14 dni, tego oddziału nie opuszczą. Personel odbywa kwarantannę w domach, natomiast osobami, które pozostały na tym oddziale, zajmuje się personel m.in. z innych oddziałów. I chciałam podkreślić, że przez najbliższe 14 dni pacjenci na oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej nie będą przyjmowani. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, to będą jakby przyjmowani do innych szpitali w Bielsku. Natomiast jeżeli chodzi o chirurgię naczyniową, to tej pomocy będzie udzielał szpital wojewódzki w Sosnowcu. Dziękujemy w takim razie za tą dość smutną informację. Mam nadzieję, że szpital będzie mógł funkcjonować w miarę normalnie i pacjenci wkrótce będą mogli wrócić na oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej. Będziemy w kontakcie i będziemy sprawdzali dalej, co się dzieje w szpitalu wojewódzkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.